transsurfing rzeczywistości. Jest to jedna z wielu możliwości postrzegania rzeczywistości i kształtowania jej, czy też inaczej ujmując, manifestowania w życiu tego co chcesz. Ja na transsurfing rzeczywistości trafiłam jakieś 16 lat temu. W zasadzie mogę powiedzieć na samym początku mojej przygody z rozwojem. No i wiesz, wtedy, gdy czytałam tę książkę, a w zasadzie serię książek Wadima Zelanda, to pomimo tego, że podchodziłam do tego, co czytałam tak bardzo mocno z umysłu, to wiele rzeczy wdrożonych wtedy w życie pozwoliło mi je zmienić o 180 stopni. Pozytywnie rzecz jasna. Dziś z obecnego poziomu świadomości podchodzę do tej metodologii troszeczkę inaczej, dlatego że łączę ją z wieloma innymi. Które poznałam przez ten okres, jak chociażby prawo założenia, zasada lustra, koherencja serca i umysłu, czy uniwersalne prawa wszechświata. No i co ważne, nie chcąc niczego robić na siłę i z głowy, ale mocno wsłuchując się w głos mojej duszy. No i myślę, że po dzisiejszym odcinku to by także różne rzeczy połączą się jeszcze mocniej i uzupełnią się wzajemnie. I Poczujesz całą i całym sobą, dlaczego tak ważne jest dostrojenie się do swojej duszy i swojego serca. Zanim jednak zaczniemy, dla tych, którzy być może są tutaj po raz pierwszy, szybko się przedstawię. Ja nazywam się Sylwia i razem z Honoratą w naszych przestrzeniach wysokich wibracji uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym. Gdyby ująć jednym zdaniem, to transurfing jest sztuką kształtowania rzeczywistości. Przy wykorzystaniu naszego wolnego wyboru, którego dokonujemy za pomocą myśli i emocji. Według transurfingu, świat zawsze odzwierciedla nasze postrzeganie go. Czyli to, w jaki sposób o nim myślimy i co czujemy, jest nam odzwierciedlone. Przypomina ci to coś? Z pewnością. Człowiek może wybrać. Dowolny wariant rozwoju dotychczasowej rzeczywistości, no i tym samym znaleźć się w okolicznościach, które uzna za pożądane. Wadim Zeland nie był pierwszym człowiekiem, któremu zostało objawione podobne przesłanie. Jednak uważam, że właśnie transsurfing zawiera parę takich smaczków i szczegółów, które mogą wypełnić. To, co wiesz o swoich możliwościach wyboru i tworzenia rzeczywistości do tej pory. No i jak każde podejście do tworzenia swojego życia, transsurfing stosowany mądrze może stać się naprawdę potężnym narzędziem kształtowania swojego życia i materializacji naszych życzeń. Transsurfing to ezoteryczny termin, który łączy dwa znaczenia. Trans, czyli Przekroczyć obecną rzeczywistość, nie karmić tego, co jest projektowane do świata materialnego. No i surfuj, co oznacza zanurzenie się głębiej w wielowymiarowe warstwy swojej jaźni, no i aktywację tej metafizycznej, niewidzialnej części siebie. No i zobacz, już tutaj łączy nam się wiele koncepcji postrzegania rzeczywistości. Przekraczanie naszej obecnej rzeczywistości to jest przecież nauka znana od tysiącleci. Surfowanie i odkrywanie innych wymiarów również istnieje od tysiącleci i te nauki są nam przekazywane. I mówił o tym m.in. Jezus, który uczył, jak zmieniać swój stan świadomości, czy też chociażby Neville Goddard. Wszyscy mówią o tym samym, tylko po prostu innym językiem. Transsurfing jest jak Surfowanie po falach, tyle, że nie surfujemy tutaj po wodzie, ale z jednej odmiany rzeczywistości do drugiej. I choć stara nam się wmówić, że istnieje tylko jedna rzeczywistość, od której nie możemy uciec i że nie jest ona zupełnie wyjątkowa, to według transsurfingu istnieje znacznie więcej rzeczywistości niż nam się wydaje. Przejście z obecnego stanu do pożądanego sektora przestrzeni wariantów, czyli tych różnych rzeczywistości, realizowane jest nie przez samo pragnienie i nie przez same nasze myśli o pożądanym, ale przez taką naszą zdecydowaną postawę i naszą intencję. I aby łatwiej było Ci objąć ten transsurfing, podzielę się z Tobą ośmioma przesłaniami, które z niego wyciągnęłam, też na przestrzeni lat. Pierwsze z nich, jest związane właśnie z przestrzenią wariantów, bo zgodnie z koncepcją rzeczywistości opisaną w transsurfingu, świat posiada nieskończoną ilość odmian i form rzeczywistości. I wybierając to, jak myślimy i czujemy na temat świata, wybieramy jedną z tych form czy też wariantów. Według transsurfingu świat można postrzegać jako taką strukturę informacyjną zawierającą nieskończoną ilość wariantów materializacji wraz z ich indywidualnymi scenariuszami i dekoracjami. Przestrzeń wariantów można więc sobie wyobrazić jako różne teatry, które interpretują jakąś sztukę inaczej, no i mają zupełnie różne dekoracje, oraz różnych aktorów, którzy grają w nim swoje role. Jeśli więc jest tak, że nie pasuje ci dana interpretacja, czy dekoracje, albo aktorzy, no to możesz wyjść, i zmienić teatr, czyli inaczej mówiąc, wariant. Nie zmieniasz scenariusza w teatrze, w którym jesteś, ale właśnie zmieniasz teatr. Można to też ująć troszeczkę inaczej, odnosząc się do filmu, który ma różne klatki. Możesz w każdej chwili zrobić pauzę. Mało tego. Gdy przejdziesz do takiej prostej funkcji edycji tego filmu, no to widzisz po kolei każdą jego klatkę. W tym samym czasie wiesz, że istnieje zarówno cały film, ale też istnieje każda jego klatka z osobna. No i możesz przewinąć go do przodu lub do tyłu. Możesz też wybrać, którą klatkę chcesz zobaczyć. Możesz też wyciąć taką klatkę, która ci się nie podoba i nawet ją zastąpić innymi. Bez względu na to, jakiej przenośni tutaj użyjemy, aby opisać zmianę wariantów, no to dokonuje się przeskoku, czy też przejścia z wariantu A do B. Transsurfing mówi, że nie możemy zmienić scenariusza, czyli zmienić sektora przestrzeni wariantów. Możemy jednak wybrać inny scenariusz, no i przejść do innego, takiego, który wybieramy, po prostu zmieniając parametry naszego nadajnika, czyli nasze myśli i emocje. Nie musimy niczego przyciągać, ani niczego tworzyć na nowo, ponieważ wszystkie warianty, tak jak klatki filmu, już istnieją. Dokonujemy po prostu wyboru. Wadim Zeland sugeruje, że nasz umysł podróżuje wzdłuż linii w przestrzeni wariantów, oczywiście linii życia, jako potencjał energetyczny i materializuje zmienność, do której jest dostrojony. To jest trochę tak, jakbyś miał czy miała wyobrazić sobie przejście palców po strunach gitary czy też innego instrumentu. Gdy dostrajasz się do danego dźwięku, przechodzisz. Na inną linię czy też strunę życia, po prostu grasz inną melodię. W moim odbiorze to dostrojenie oznacza nic innego jak koherencję serca i umysłu czyli stan, w którym umysł łączy się z sercem i tworzy częstotliwość wibracyjną, którą nauka nazywa koherencją. Kiedy umysł i serce są zgodne i wibrują na odpowiednich częstotliwościach, wtedy przeskakujemy, czy też przechodzimy do innego wariantu, czy też, jak wolisz, teatru, czy też na inną klatkę filmu, z którymi częstotliwości są zgodne. No i nie robimy tego walcząc, ale po prostu wybierając inną częstotliwość. Pierwsze przesłanie Transurfingu, według mnie, to zmiana częstotliwości myśli i emocji pozwala nam na zmianę rzeczywistości. Właśnie wtedy, gdy dostrajasz się myślami i emocjami, Doświadczasz ucieleśnienia w formie fizycznej innego wariantu, który do tej pory istniał tylko w wersji energetycznej. Możesz doświadczać tylko tego wariantu, który jest zgodny z częstotliwościami, które emitujesz. Drugie przesłanie związane jest z tak zwanymi wahadłami. Według transsurfingu ludzie myślący w tym samym kierunku tworzą takie niewidzialne struktury energetyczno-informacyjne, które bezpośrednio wpływają na nas w codziennym życiu. Nazywa się je wahadłami lub egregorami. I istnieje wiele różnych rodzajów wahadeł. Mogą być one religijne, polityczne, rodzinne, narodowe czy też korporacyjne. Wahadło to jest y, swojego rodzaju taki silnik. Dla idei, doktryn, organizacji, ideologii lub czegokolwiek, co ma swoich wielbicieli, zwolenników czy też fanatyków. Wiesz, wiele rzeczy materialnych też, które ludzie cenią, czy uznają za użyteczne lub dobre dla siebie, może mieć wahadła, chociażby różne marki typu Apple, Nike, albo media społecznościowe, czy fundacje, albo inne działalności. Kiedy wahadło zostanie stworzone, może przejąć kontrolę nad ludźmi, którzy je stworzyli. One, te wahadła, nie mają świadomości. Ich jedynym celem istnienia jest czerpanie energii od swoich wyznawców. Im większe poparcie lub walka zasila wahadło energią, tym wahadło jest potężniejsze. Jeśli liczba obserwujących lub też walczących z nim maleje, no to jego wibracje wygasają i to wahadło rozprasza się. Większość wahadł ma Destrukcyjną naturę, ponieważ wysysa energię ze swoich wyznawców i przeciwników. I tutaj nie ma znaczenia, czy coś kochasz, czy tego nienawidzisz. Nie ma znaczenia, czy o to walczysz, czy walczysz przeciwko temu. W obu przypadkach kołyszesz tym wahadłem, które staje się silniejsze, żywiąc się Twoją energią. Bo wahadło nie dba o to, czy energia jest ujemna, czy dodatnia. Obie działają równie dobrze. Będąc aktywnie zainteresowanym jakąkolwiek negatywną informacją i emocjonalnie reagując na negatywną wiadomość, osoba podświadomie wciąga te złe rzeczy do swojego życia i w pewnym momencie zmienia się z zewnętrznego obserwatora w uczestnika. Głównym celem wahadła jest zaczepienie cię. I środki nie są tutaj ważne. Celem jest zajęcie cię myśleniem i oddanie energii mentalnej. Najczęstszą metodą uzyskania dostępu do Twojej energii za pomocą wahadła jest wytrącanie Cię z równowagi. Kiedy tracisz równowagę, zaczynasz kołysać się wraz z wahadłem i w zależności od częstotliwości wahadła, co pozwala mu nabrać takiego większego rozpędu. Wahadło może kontrolować Cię strachem, kompleksami niższości, poczuciem winy, poczuciem obowiązku i Fałszywym poczuciem wartości czy też przydatności. Uwielbia też grać na uczuciach, usprawiedliwiać swoje działania na przykład wyższymi celami, moralnością czy pomocą słabszym. Kiedy wahadło przechwytuje twoją energię mentalną, zapętlasz się i dostrajasz się do jego częstotliwości. Wściekasz się, denerwujesz, czujesz złość i urazę. Robiąc to, oddajesz swoją energię, jednocześnie przechodząc do wariantu, w którym jest coraz więcej tego, czego starasz się unikać. Zaczynasz mieć więc wrażenie, że goni cię to, czego chcesz uniknąć. Nie można walczyć z wahadłem, bo to je po prostu wzmacnia. Istnieją tylko dwa sposoby uwolnienia się spod jego wpływu. Pierwszy to jest spowodować jego zapadnięcie się, a drugie to ugasić je. Drugie przesłanie transurfingu to aby wyjść spod wpływu wahadła, najpierw przyznaj, że ono istnieje i ma do tego prawo. Następnie przestań interesować się wahadłem, czyli po prostu je zignoruj. W ten sposób pozbawisz go swojej energii mentalnej. Wygaszenie wahadła wymaga oczywiście pewnej praktyki. Aby to zrobić, potrzebujesz wykonać jakąś nietypową, nieprzewidywalną czynność, która spowoduje dysonans. I zaburzy scenariusz wahadła. Robisz to dzięki wyjściu z Ego i wejściu w przestrzeń serca. No dobrze. Trzecie przesłanie związane jest z nadmiernym potencjałem, który powstaje, gdy poświęcasz zbyt wiele uwagi i wartości pewnym obiektom lub też zdarzeniom. Subiektywna ocena zniekształca obiektywną rzeczywistość. Nadając obiektowi lub zdarzeniu Przesadne cechy negatywne lub przesadne cechy pozytywne. To dokładnie jak w prawie założenia. Kiedy zbytnio skupiasz się na tym, że jeszcze czegoś nie ma i cały czas o to prosisz, pragniesz to cały czas ucieleśnić, dajesz temu zbyt duże znaczenie i jesteś mocno brakiem. Wtedy to odpychasz. Ucieleśniasz po prostu brak, którym jesteś. Nadmierne potencjały są niewidoczne. No, i niewyczuwalne, ale odgrywają znaczącą i często taką podstępną rolę w życiu człowieka. W grę wchodzą tutaj siły równowagi, których celem jest usunięcie tych nadmiernych potencjałów. I działa to zgodnie z uniwersalnymi prawami wszechświata. Powodują one ogromne problemy, ponieważ ich działanie jest sprzeczne z tym, czego pragniesz. No i teraz przykłady nadmiernych potencjałów w życiu. Idealizowanie innych, tworzenie sobie z nich góru, uzależnianie się od czyjejś miłości, co w konsekwencji może zostać zrównoważone np. rozczarowaniem w postaci chociażby zdrady. Aby temu zapobiec, warto samemu pracować nad bezwarunkową miłością do siebie. Bezwarunkowa miłość to jest zachwyt bez uwielbienia i prawa posiadania. Gdy umiesz dać sobie taką miłość, dopiero wtedy możesz się nią dzielić, nie tworząc nadmiernych potencjałów w różnych relacjach. Kolejna rzecz to jest uzależnienie swojego poczucia własnej wartości od pozycji, dyplomu, pieniędzy, a przez to też patrzenie na innych, którzy tego nie mają z góry. Duma i poczucie władzy nad innymi. To jest ten nadmierny potencjał, który może się pojawić. W konsekwencji może to prowadzić do zrównoważania przez przerzucenie takiej osoby do innego negatywnego wariantu rzeczywistości. Rozwiązaniem może być tutaj praktykowanie braku osądu i oceny innych oraz ugruntowanie poczucia własnej wartości bez w związku z tym, kim się jest lub co się posiada zewnętrznie. Wszystkie nadmierne potencjały można ogólnie opisać jednym słowem: ważność. Nadawanie znaczenia jest Najczęstszą formą nadmiernego potencjału. A siły równowagi przynoszą ogromne problemy dla osób, które je tworzą. Trzecie przesłanie transsurfingu brzmi: aby osiągnąć równowagę ze światem zewnętrznym, uwolnić się od wahadeł i swobodnie realizować swoje pragnienia, trzeba zredukować znaczenie, które nadajesz różnym sprawom, rzeczom czy ludziom. Wtedy Wahadła nie mają za co chwycić i nie mają jak wciągać ciebie w swoją grę. Zgodnie z teorią transurfingu, materializacja przemieszcza się w przestrzeni wariantów, w wyniku czego powstaje to, co nazywamy naszym życiem. I w zależności od naszych myśli, działań, emocji, materializują się dane sektory rzeczywistości. Nasza dusza. Ma dostęp do całego pola informacyjnego i ona też widzi, co nas czeka w przyszłych sektorach, które nie są jeszcze zrealizowane. Dusza wie. Ona wie, czy ta zmiana jest dla nas dobra, czy zła. A jej zmysły są odbierane przez umysł jako takie niejasne wrażenie duchowego dyskomfortu lub komfortu. To jest tak zwany szelest porannych gwiazd. Tę wiedzę nazywamy intuicją, i może nam ona bardzo pomóc w życiu. Czwarte przesłanie transferfingu brzmi: wsłuchaj się w swój duchowy stan, w przesłanie intuicji. Jeśli musisz się do czegoś przekonywać, to twoja dusza po prostu mówi ci nie. Dokonując wyboru lub podejmując jakiekolwiek decyzje, słuchaj tego cichego, wewnętrznego głosu swojej duszy. Pomoże ci ona uniknąć wchodzenia na negatywne linie przestrzeni wariantów, no i doradzi, jak dokonać właściwego wyboru. Transsurfing mówi także o tym, że każda dusza ma swoje indywidualne sektory ścieżkę całkowitej samorealizacji. No i aby się tam dostać, musisz zaprzestać próby bycia jak ktoś inny, zaprzestać prób powtarzania scenariusza. Innej osoby, no i rozpoznać wspaniałość własnej indywidualności. Musisz mieć odwagę, aby zwrócić swój umysł w stronę swojej wyjątkowej duszy. Nie bać się przełamywać stereotypów wahadeł, które krzyczą: Rób to co ja, bądź taki jak wszyscy. Dusza każdej osoby ma unikalny, indywidualny zestaw cech, które ją charakteryzują. Gdy Twój umysł jest dostrojony do duszy, jesteś z siebie zadowolony, kochasz siebie, żyjesz z przyjemnością, no i robisz to, co kochasz. To jest Twój blask. Twoje wewnętrzne światło. To jest właśnie sekret urzekającego piękna, czy też charyzmy i atrakcyjności człowieka. Harmonia między duszą i umysłem. Wahadła oczywiście próbują nas wyrwać z tej harmonii. Wyznaczając swoje standardy prestiżu i sukcesu, ponieważ ich ulubionym pożywieniem jest energia. Energia niezadowolenia, zazdrości, strachu czy urazy. Dlatego piąte przesłanie, które wyciągam z transurfingu, brzmi: dostrój się do swojej duszy. To ona wie, jaka jest najlepsza droga dla ciebie. Odważ się zignorować stereotypy wahadeł i pozwól sobie. Na posiadanie swojej wspaniałej indywidualności. Gdy serce i umysł są zgodne, przeskok następuje bardzo szybko. Dlatego warto rozróżniać pragnienie umysłu i pragnienie serca. Taki prosty przykład. Umysł może mówić, na przykład, chcę być z tą osobą, albo chcę mieć więcej pieniędzy. Gdy tak naprawdę to są. Efekty uboczne tego, że jesteś połączony czy połączona ze swoim sercem. Gdy robisz to, co kochasz, do czego rwie się twoje serce i dodajesz wartość do życia innych ludzi, to naturalnym efektem ubocznym tego są pieniądze. Ale, wiesz, serce nie rozumie pieniędzy. Serce rozumie pasję. Kiedy więc ty sam i sama zrozumiesz, co stoi za chęcią posiadania pieniędzy, jakie emocje chce poczuć twoje serce, Wtedy masz szansę na połączenie serca i umysłu. Transsurfing jest jak surfowanie po falach, tyle że z jednej odmiany rzeczywistości do drugiej. Przejście do pożądanego sektora przestrzeni wariantów realizowane jest nie przez samo pragnienie i nie przez myśli o pożądanym, ale przez zdecydowaną postawę, czyli nasze intencje. Intencja to jest Determinacja posiadania i działania. Intencja nie oznacza myślenia o czymś. Czy cel jest osiągalny, czy nieosiągalny. Intencja oznacza, że cel jest zdefiniowany, decyzja o jego realizacji została podjęta, więc pozostaje tylko działać. Zeland dzieli pojęcie intencji na dwa typy. Intencję wewnętrzną, czyli intencję zrobienia czegoś samodzielnie i wpłynięcia na otaczający nas świat poprzez skupienie naszej intencji na procesie naszego podążania do celu. I intencję zewnętrzną, czyli wybór linii życia w przestrzeni wariantów, czyli skupienie się na tym, jak okoliczności układają się tak, aby cel sam się dla nas realizował. Intencja zewnętrzna. Nie powstaje jako akt woli, ale w wyniku jedności duszy i umysłu. Dlatego nazywa się również czystą intencją. No i teraz, aby zrealizować zamierzenie zewnętrzne, należy oczyścić go z nadmiernych potencjałów i prowadzić świadomą obserwację swojego życia, zapobiegając zaczepieniu nas przez wahadła. Szóste przesłanie transferfingu to Intencja wewnętrzna, czyli ta nasza determinacja, musi być skierowana w stronę jedności duszy i umysłu. Nasze życzenia realizujemy poprzez intencję zewnętrzną, czyli intencję posiadania, naszą głęboką wiarę i koncentrację na tym, jak cel sam jest w sobie realizowany. No i teraz zobacz jak bardzo pokrywa się to z przesłaniami Neville'a Goddarda. Wiara i koncentracja na tym, jak cel sam w sobie jest realizowany. Neville dodaje do tego, i jakim jestem wtedy jesteś. Jeśli jeszcze nie znasz prawa założenia Nevillea Godarda, to zachęcam cię do zapoznania się z podcastami na ten temat oraz naszym praktycznym warsztatem ucieleśniania założeń. Szczegóły o nim znajdziesz gdzieś poniżej tego nagrania. Ok. Jakie przesłania jeszcze znajdziesz w transsurfingu rzeczywistości? Zeland identyfikuje. Dwie skrajności zachowań ludzkich w sytuacjach życiowych: czyli pływanie jak pozbawiona woli papierowa łódka i uparte wiosłowanie pod prąd. Idąc pierwszą ścieżką, człowiek jakby prosi o jałmużnę ze względu na swoje przeznaczenie, kierując swoje prośby albo do wahadeł, albo do jakichś sił nadprzyrodzonych. No i w takim przypadku osoba unika odpowiedzialności. Za swoje życie, oczywiście, oddaje tę odpowiedzialność czemuś zewnętrznemu i nadaje temu zbyt duże znaczenie. Jeśli komuś nie podoba się ta rola, taka rola proszącego, może wybrać inną rolę i drogę i wcielić się w rolę obrażonego, czyli wyrazić swoje niezadowolenie do świata i zażądać czegoś, co mu się należy. Może także, według Zelanda, wcielić się w wojownika i zmienić swoje życie. Ciągłą walkę z wahadłami i siłami równowagi, próbując zmienić cały świat wokół. Z punktu widzenia transurfingu, wszystkie te sposoby wydają się całkowicie absurdalne. Transurfing oferuje zupełnie nową drogę. Nie pytaj, nie żądaj i nie walcz, ale po prostu idź i to weź. Czyli wyraź czystą intencję, wyznacz swój cel. I zacznij stawiać kroki w stronę celu, czyli zacznij działać. Prąd zmian zwykle przebiega wzdłuż ścieżki najmniejszego oporu. Przestrzeń wariantów zawiera nieskończoną różnorodność rzeczywistości. Ale bardziej prawdopodobne jest, że zostaną zrealizowane takie optymalne i najmniej wymagające energii, zmiany. Siódme przesłanie transsurfingu to. Wszystko należy robić jak najłatwiej i jak najprościej, poddając się nurtowi prądów i wykorzystując je do poruszania się do obranego celu. Kiedy podejmujesz jakąś decyzję, umysł dokonuje wyboru w oparciu o logiczne myślenie i często ma skłonność do komplikowania rozwiązania jakiegoś problemu. Ale właściwe to zazwyczaj to najprostsze rozwiązanie. W sytuacjach takich zagmatwanych, i niepewnych, najlepiej jest zharmonizować się ze światem zewnętrznym, no i poddać się prądowi wariantów. Nie chodzi o to, żeby stać się taką bezwolną papierową łódką na falach, ale o to, żeby nie uderzać bezsensownie rękami o wodę, póki wystarczy nam wykonywanie płynnych, spokojnych, prostych ruchów. Płynąc z prądem wariantów, Trzeba ze spokojem akceptować możliwe odchylenia od scenariusza, ale też zwracać uwagę na znaki, ponieważ linie życia różnią się od siebie jakościowo i przed przejściem z jednej linii na drugą ostrzegają nas różne znaki znaki naszej duszy, o których już wspominałam wcześniej. Wywołują one wrażenie, że coś tutaj jest nie tak. Dlatego warto pamiętać, że stan duchowego dyskomfortu jest wyraźnym sygnałem do zmiany kierunku i wyboru innej intencji przede wszystkim. Jednym z największych błędnych przekonań, narzuconych przez wahadła, jest to, że aby zdobyć swoje miejsce pod słońcem, trzeba walczyć o szczęście no i pokonać po drodze wiele przeszkód. Według transsurfingu szczęście istnieje tu i teraz. Na aktualnej linii życia, albo nie ma go wcale. Ósme przesłanie Transurfingu to szczęście pojawia się podczas podróży do celu przez Twoje drzwi. Twoim celem jest coś, co sprawia Ci prawdziwą przyjemność, coś, co daje Ci poczucie radości i spełnienia w życiu. Twoje drzwi to droga do celu, która cię cały czas fascynuje i inspiruje, którą kroczysz z lekkością. Nawet gdy pojawiają się tymczasowe wyzwania, jest tylko jeden sposób, aby znaleźć swój cel. Porzucić nadanie mu znaczenia, odwrócić się od wahadeł i zacząć słuchać swojej duszy. Myśląc o swoim celu, nie powinieneś i nie powinnaś myśleć o jego prestiżu, niedostępności i o środkach do jego osiągnięcia. Zwracaj uwagę jedynie na stan. Swojego komfortu duchowego. I odpowiedz sobie na pytania, czego pragnie moja dusza? Co sprawia, że moje życie stanie się prawdziwym świętem? Transsurfing ostrzega przed niebezpieczeństwem wyboru cudzego celu, bo gdy wybierasz cel innej osoby, zawsze stosujesz wobec siebie przemoc, przymus, czy też poczucie obowiązku, albo wszystko naraz. Czyjś cel może objawiać się pod przykrywką mody, prestiżu, może kusić się swoją niedostępnością albo też korzyściami w postaci akceptacji, przynależności czy poczucia bycia kochanym. Ale osiągnięcie czyjegoś celu przynosi rozczarowanie, pustkę, a nie prawdziwe szczęście. No i stąd jest tak wiele tragedii np. osób, które osiągnęły tak zwany sukces w mediach czy też w biznesie. Ale także ludzi, którzy na przykład wybrali nie ten zawód, żeby rodzice byli zadowoleni, czy założyli rodzinę, w ogóle nie pytając swojej duszy, czy to jest ich cel, ale zakładając ją, ponieważ wszyscy inni robili to samo, no więc myśleli, że to musi być jakiś ważny cel życia. Wahadła narzucają nam fałszywe cele poprzez różne stereotypy, i aby uwolnić się od nich, potrzeba przełamywać te stereotypy. Pamiętaj, że jeśli chcesz osiągnąć cel, aby udowodnić coś sobie albo innym, to nie jest cel Twojej duszy. Jeśli podjąłeś i podjęłaś decyzję w swoim umyśle, ale Twoja dusza czuje się z tym niekomfortowo, oznacza to także, że cel nie jest Twój. A więc podsumowując podstawowe przesłania transurfingu, które w znaczący sposób mogą. Pomóc Ci stworzyć życie, jakiego chcesz i pragniesz, w sposób bezwysiłkowy. Pamiętaj o tym, że ten wybór wariantu w Twoim życiu musi być właśnie bezwysiłkowy. Że rzeczywistość dzięki transsurfingowi możesz opisać w ten sposób: żyj według nakazów swojej duszy. Doprowadź duszę i umysł do harmonii. Nie poddawaj się zewnętrznym wpływom, które narzucają cele innych ludzi. Nie walcz z nikim ani z niczym, w tym także ze sobą. Wykorzystaj to, co oferuje ci życie. Nie bój się niczego. Wybierz swoją ścieżkę i działaj konsekwentnie, krok po kroku, a wszystko się ułoży. Pilnuj swoich częstotliwości. Tak jak wspominałam na początku, Wiele koncepcji w transsurfingu jest nam już znanych pod różnymi innymi nazwami. Na przykład nadmierne potencjały i siły równowagi przywołują chociażby prawa karmiczne, a warianty i intencja przypominają nam o prawie założenia. Można stwierdzić, że transsurfing potwierdza istnienie uniwersalnych praw i prawd, według których nasz świat funkcjonuje od dawien dawna. Na koniec, Proszę Cię, pamiętaj o tym, że aby kształtować rzeczywistość tak, jak chcesz, czy też ucieleśniać taki wariant rzeczywistości, który chcesz, potrzebujesz obserwować swoje myśli i emocje. Aby coś mogło się ucieleśnić, Twoja emocjonalna energia, na którą składają się myśli i emocje, musi trwać w jednej wybranej przez Ciebie wersji rzeczywistości, a tym samym w jednej częstotliwości. Bo nie wystarczy, że Skoczysz sobie na te czasnotliwości od czasu do czasu, wizualizując czy medycując. Czyli, tak jak mówi też sam Neville Goddard, musisz być taką wersją jestem, której chcesz doświadczać, bez względu na okoliczności, które teraz mają miejsce. Nie możesz skakać z jednej wersji do drugiej, cały czas myśląc i czując na jakiś temat co innego. A to wymaga bycia dla siebie surowym, aby pilnować się i konsekwentnie wybierać myśli i emocje. Z poziomu tej wersji rzeczywistości, jakiej chcesz doświadczać, a nie reagować na tę, w której jeszcze teraz jesteś. No bo właśnie tak łapią nas wahadła, wciągając cały czas w reagowanie na obecną wersję rzeczywistości, a tym samym nadawanie na jej częstotliwościach i pozostawanie cały czas właśnie w tej, której się nie chce. Kiedy na przykład jesteś w wariancie, w którym nie masz pieniędzy, a chcesz przejść na ten, w którym doświadczasz obfitości, to sprawdź, czy na przykład za każdym razem, gdy widzisz coś, na co ci nie stać, czujesz wkurzenie, i na przykład myślisz o kimś takim, kto to ma, no powiedzmy, dobry samochód, że ukradł, albo może dostał od rodziców, czyli myślisz z poziomu braku. Wtedy Cały czas nadajesz na linii, na której ucieleśniasz jeszcze więcej braku i wkurzenia. Kiedy nie masz świadomości, na jakiej częstotliwości nadajesz, pozostajesz na tej linii, czy też w tym wariancie, którego niby nie chcesz. Ale to, co w rzeczywistości wysyłasz jako informację energetyczną, brzmi zupełnie inaczej. Rozumiesz? Im bardziej i mocniej reagujesz na obecne okoliczności, tym bardziej je utrwalasz i przedłużasz. Im więcej dajesz im swojej energii i uwagi, tym silniejsze się stają i tym mocniej będą cię wciągać i zahaczać. Aby kształtować swoją rzeczywistość tak, jak chcesz, potrzebujesz odzyskać kontrolę nad swoją emocjonalną energią oraz nad tym, na co ją w ogóle poświęcasz. Tak proste, a jednak czasem tak niełatwe. Jeśli nie masz pieniędzy. I wciąż wkurzasz się na to, jaki świat jest niesprawiedliwy, że inni to na pewno kradną, albo może mają bogatych rodziców, że takim jak ty jest ciężko, bo wszystko muszą wypracować sami, że podatki są wysokie i w ogóle wszystko jest do bani. Wtedy w Twoim wariancie rzeczywistości możesz doświadczyć na przykład utraty pracy, podwyżki opłat zepsutego samochodu, czy też choroby, która wymaga kupienia drogich leków. I właśnie tutaj Potrzeba jest samokontroli i świadomego przekierowania swojej uwagi na coś, czego chcesz doświadczać. To ty możesz zdecydować, na czym się skupiasz, które zadania, zajęcia czy też relacje nie, nie korespondują już z Twoją linią życia, a które tak. Powiedzmy, że irytują Cię Twoje dzieci lub partner i wciąż na nie krzyczysz, jeśli będziesz skupiać się na tym, czym ktoś Cię irytuje. No, to wtedy możesz być pewna i pe pewien, że będziesz więcej doświadczać wydarzeń typu okłamywanie cię przez dzieci, sprzeczki rodzeństwa, bijatyki czy ucieczki ze szkoły, lub też złośliwości partnera czy partnerki, kłótnie i nieporozumienia. Tych wydarzeń będzie cały czas przybywać tak długo, jak Twoja energia emocjonalna skupiona jest na tym, czego nie chcesz. I ta wersja rzeczywistości będzie się cały czas umacniać. Jeśli jednak zignorujesz ich zachowanie i skupisz się na tym, co doceniasz w swoich dzieciach czy partnerze, nie będziesz rozstrząsać, jak ci ciężko i źle, bo oni się zachowują tak czy inaczej, nie będziesz rozpamiętywać tego, co miało miejsce kiedyś albo nawet dzisiaj i użalać się nad sobą i wytrwasz w tym, pomimo wyskakujących jeszcze w tym wariancie różnych zajść, dasz sobie szansę na zmianę linii życia. Na taką, w której Twoje dzieci czy partner już Cię nie irytują. I ja wiem, że umysł i jego teraz będą krzyczeć, ale to nie jest prawdziwe i szczere. Wiesz, to też jest jedna z form trzymania Cię na tej linii życia. Możesz zdecydować, czy chcesz na niej pozostać, tylko dlatego, że dla umysłu to, co jest niefizyczne, jest nieprawdziwe, czy też nie. Pamiętaj jednak, że wszystkie warianty istnieją już teraz. Film jest tak samo prawdziwy z klatkami wyciętymi, czy też nie? Przerwanie tych samospełniających się energetycznych przepowiedni zaczyna się od obserwacji swoich myśli i emocji i zadanie sobie pytania: na czym skupiam swoją uwagę i energię i co do tej pory mi to przynosiło? Na której linii, w którym wariancie mnie to trzymało? Dzięki temu Zaczynasz odzyskiwać swoją energię emocjonalną, no i możesz świadomie zacząć ją ukierunkowywać w inną stronę, na inny wariant rzeczywistości. Oczywiście, aby ukierunkować tę energię, warto wiedzieć, czego się naprawdę chce. Czego chce twoja dusza w połączeniu z umysłem? Co cię inspiruje i przynosi ci prawdziwą radość? Nieważne, jak logicznie czy nie, to będzie brzmieć dla twojego umysłu. I Jakie opinie o tym będziesz słyszeć? Po prostu zdecyduj, czego chcesz, i spodziewaj się, że wszystko działa na Twoją korzyść, a Ty czujesz wdzięczność za to, jak wszystko dobrze się dla Ciebie układa. Dzięki temu cały czas utrzymujesz się na odpowiednich częstotliwościach i myślisz i czujesz w kierunku tego, czego chcesz. A to sprawia, że przechodzisz z lekkością na struny, na których grasz muzykę, jaką chcesz. Zeland mówi, że możesz to umacniać dzięki temu, że wyobrażasz sobie, jak myślisz, jak się zachowujesz i co czujesz, gdy żyjesz już w tej idealnej dla Ciebie wersji rzeczywistości. Spędzasz jak najwięcej czasu ze sobą, jako osobą, którą stałeś się, czy stałaś w tym wariancie. Zmieniasz swój styl życia. Na taki, który praktykuje taka wersja ciebie, głównie skupiając się na myśleniu i czuciu oraz swoich wyborach i zachowaniach. Jeśli na przykład chcesz wskoczyć w wariant, gdzie masz zdrowe i zadbane ciało o jakichś określonych kształtach, powiedzmy, no to wyobraź sobie, że jesteś osobą, która jest zadowolona ze swojego wyglądu i która wcieliła już w życie odpowiednie zachowania i nawyki, które w tym jej pomogły. A więc wybierasz skupiać się tylko na tym, by czuć się zadowoloną i dumną ze swojego wyglądu i zdrowia, no i na wprowadzaniu nowych nawyków już od teraz. Cały czas obserwując siebie, wybierasz myślenie i czucie o sobie dobrze. I reagowanie już z poziomu tej wersji rzeczywistości, do której przechodzisz. Czyli zamiast stawać na wagę, czy też przed lustrem i mówić sobie, o matko, ale jestem gruba, czy mam obwiśnięte to, czy tamto. Stajesz i doceniasz się za to, że dziś zjadłaś zdrowo i że zmieniasz swoje nawyki i że twoje ciało jest coraz zdrowsze, no i właśnie za to dziękujesz sobie. Zmieniasz swoje nastawienie emocjonalne wobec siebie i świata. Trenujesz się do nowych myśli i emocji, które tworzą nowe nawyki i nową rzeczywistość. I w końcu nie wiesz, kiedy jesteś na innej linii życia, czy też w innym wariancie rzeczywistości. Dokonujesz przeskoku do Twojego wymarzonego wariantu. Dla tych, którzy nie czytali Transurfingu rzeczywistości, bardzo polecam jego wszystkie części. I pamiętaj, jeśli chcesz nauczyć się ucieleśniać swoje założenia, możesz się tego nauczyć i praktykować w praktycznym warsztacie ucieleśnienia założeń, do którego Cię zapraszam i do którego link znajdziesz gdzieś poniżej tego nagrania. Dziękuję Ci za dziś i życzę Ci świadomego surfowania po różnych wariantach rzeczywistości.